Na pewno trzeba rozważyć w tej chwili czarne scenariusze, zwłaszcza, że nie wiemy, co dalej będzie się działo w królestwie. Mamy i głos o powtórnym referendum, i mamy głosy za oderwaniem się na przykład Szkocji od Królestwa. Na pewno Wielka Brytania wnosiła spory wkład jako czwarty płatnik netto do wspólnego budżetu unijnego, to jest około 90 miliardów euro. Jeżeli chciałaby renegocjować w tej chwili. Chwili zasady i już mimo tego dwuletniego okresu wypowiedzenia zmniejszyć swoje płatności, na pewno Polska ma problem. Jeżeli tylko w roku 2019 i 2020 przestałaby, będąc już poza Unią, wpłacać pieniądze do wspólnego budżetu, to ten problem na pewno dla naszego kraju jest mniejszy. Na dziś możemy powiedzieć, że realnie zagrożone jest około 6-7 miliardów złotych. Tyle Polska dostanie mniej, no ale trzeba też brać się pod uwagę, co będzie po 2020 roku, kiedy trzeba będzie przyjąć nowy budżet unijny. Wszyscy nam kazali się przyzwyczaić do tego, że pieniądze dla Polski będą mniejsze, więc niestety one będą zdecydowanie mniejsze, skoro już w ogóle tych 90 miliardów euro wkładu ze strony brytyjskiej do budżetu nie będzie. Mamy przecież o olbrzymiej wartości program drogowy czy kolejowy, no i nie ma co się o to oczywiście nie są pieniądze poza tymi na politykę rolną znaczone, więc one trafiają do naszego budżetu i są rozdzielane według potrzeb, czy pokryć akurat część projektów infrastrukturalnych czy w jakiejś innej dziedzinie. Oczywiście najbardziej zagrożone są te duże pieniądze, a te duże pieniądze są niestety w programach tam, gdzie są środki z Funduszu Spójności, a więc w programach drogowym czy kolejowym. Dzisiaj nie można straszyć, że jakieś inwestycje za kilka lat zostaną zatrzymane. Wydaje mi się, że też nie można blokować rozpoczęcia jakichś inwestycji, bo trzeba zakładać jakieś mniejsze środki z Unii Europejskiej. Będziemy sobie musieli poradzić albo przez wzrost długów w krajowym funduszu drogowym czy w krajowym czy w funduszu kolejowym. Nie sądzę, żeby te brakujące pieniądze nie były do zdobycia na rynku w inny sposób i w związku z tym, żeby było trzeba ze względu na Brexit ograniczać inwestycje.